Za nami 24. kolejka Bank Spółdzielczy w Gdyśnicy 4. Ligi Opolskiej, tak więc tradycyjnie zapraszam na podsumowanie. Marcin Gat, kłaniam się nisko. Rozpocznę od wyników. SZS Starowice Dolne, MKS Gogolin 0-0, SZS Gronowice Skalnik Gracze 0-0, OKS Olesne Starne Mysłów również bezbramkowy remis, Małopanów Ozimek Piast Strzelce Opolskie 1-1, Agroplon Głuszyna Chemik Kędzierzyn Koźle 5-1, KS Krasiłów Polonia Nysa 2-1, Porawie Większyce Sparta Paczków 3-2, KS Krapkowice Unia Kolonowskie 3-1 i Swornica Czarnowąsy otrzymała walkover z racji tego, że mierzyć się miała z LZS Kuba. Rozpocznę od spotkania, na którym się pojawiłem, a mianowicie KS Krasiejów Polonia Nysa. Musimy sobie na początek powiedzieć, że była to największa sensacja tej kolejki, a mianowicie przedostatni zespół wygrał z zespołem drugim. Na pewno nikt się tego nie spodziewał, na pewno też niewyobrażalne było to, aby zespół, który ma 7 punktów, mógł pokonać wicelidera. Natomiast futbol jest przewrotny i boisko pokazało, że wszystko jest możliwe, dopóki piłka w grze. Musimy sobie też powiedzieć, że w tym spotkaniu oba zespoły miały naprawdę ciekawe sytuacje. W pierwszej części zespół gości miał 3 naprawdę ciekawe sytuacje, które mógł zamienić na bramkę. Natomiast też zespół z Krasiejowa nie mógł się wstydzić, ponieważ oni znaleźli 2 razy się w takiej sytuacji, w której powinni zdobyć bramkę. Natomiast do przerwy był wynik 0-0. Druga połowa, a dokładnie 55. minuta przyniosła początek tej sensacji. Grający trener Mateusz Pinkawa otworzył wynik. Później w 79. minucie Machnik zdobył bramkę na 2-0 i tak naprawdę od tamtej pory Polonia rzuciła się do szaleńczego ataku. Dopiero wtedy zespół z Nysy rzucił się do odrabiania strat. Mogło być naprawdę ciekawie. W 85. minucie gola strzelił Rafał Bobiński, który w tym spotkaniu wszedł z ławki. Natomiast również ten zawodnik miał swoją piłkę meczową, bo tak to trzeba nazwać. Mógł zdobyć gola na 2-2, jednak gdzieś w ostatniej chwili futbolówka poszybowała. Przepraszam, nad bramką. Też dziś Rafał w wywiadzie pomeczowym powiedział mi, że tą piłkę widział w siatce, tak więc no było naprawdę bardzo blisko. Tak czy inaczej, no Polonia musiała się pogodzić z porażką. Nastroje nie były optymistyczne, no ale nie mogły być i też nie ma się co dziwić, skoro przegrywa się z przedostatnim zespołem w tabeli. Drugie spotkanie, Małopany w Ozimek, Piast Strzelce Opolskie. Zespół z Ozimka walczył o 6. wygraną z rzędu. Były ku temu sytuacje, ponieważ już w pierwszym kwadransie podopieczni Dariusza Kaniuki mieli naprawdę 3 znakomite sytuacje, jednak gdzieś w tej fazie finalizacji zabrakło tych centymetrów, zabrakło precyzji. Wydawało się, że bramka jest kwestią czasu i rzeczywiście kibice w Ozimku tą bramkę zobaczyli w 22. minucie. To Gwadze strzelił bramkę na 1-0, ale dla Piasta, tak więc tutaj też swego rodzaju taka dla kibiców z Ozimka troszeczkę niemiła niespodzianka. Też musimy sobie jasno powiedzieć, że zespół Małej Panwi grał naprawdę dobrze. Starał się kreować grę, grać w miarę finezyjnie. Natomiast Piast, mając wynik 1-0, bardzo umiejętnie się bronił, zawężał środek pola i to poniekąd było kluczem do tego, aby wywieźć punkt z tak trudnego terenu jak Ozimek. W 62. minucie Kamiński zdobył bramkę i była to bardzo
podobna bramka do gola strzelonego przez Gwadze, ponieważ i jeden, i drugi strzał były oddawane za pola karnego. Tak więc z przebiegu tego spotkania optyczną przewagę miał zespół z Ozimka, natomiast patrząc się na to, jak Piast mądrze zagrał w defensywie, to uważam, że był to jak najbardziej zasłużony wynik. I ostatnie spotkanie, które omówię, to KS Krapkowice Unia Kolonowskie. Tutaj też zespół z Krapkowic notuje naprawdę bardzo dobrą serię. Na wiosnę było ich to już szóste zwycięstwo, tak więc komplet punktów podopiecznych trenera Wichra. Musimy sobie jasno powiedzieć, że to spotkanie tak naprawdę zakończyło się już po 32 minutach. W 8 minucie bramkę strzelił Matuszek, w 21 gola dołożył Ryklewicz, w 30 Włoch zdobył bramkę kontaktową dla Unii i wydawało się, że to może być punkt zwrotny w tym spotkaniu, natomiast gdzieś Wośko, bo on też wcześniej miał sytuację sam na sam, zrehabilitował się i w 32 minucie zdobył bramkę na 3-1 i tak naprawdę po tej sytuacji emocje już się zakończyły. Wprawdzie drużyna z Krapkowic miała jeszcze kilka naprawdę ciekawych, dogodnych sytuacji, ale gdzieś w tej fazie finalizacji zabrakło precyzji, zabrakło celności i KS Krapkowice wygrało 3-1. Też warto się odnieść do tego, że drużyna z Krapkowic ma jakby nie patrzeć, chociaż wyniki w tej chwili na tym nie wskazują, dosyć wąską kadrę, a w tej chwili ten terminarz zaczyna się zawężać, bo wiele kolejek będzie rozgrywanych w środę, również Opolski Puchar Polski, etap ćwierćfinału już w najbliższą środę, tak więc tutaj KS-owi naprawdę tych meczów może się troszeczkę przymnożyć. I ostatnia kwestia, a mianowicie walka o koronę króla strzelców. W tej chwili trzech zawodników jest ex aequo na pierwszym miejscu: Mikulski, Lepak i Andrzejczyk. Cała trójka ma po 22 gole, tak więc ta walka o tą armatę super strzelca będzie niezwykle ciekawa, niezwykle pasjonująca i czekamy na rozstrzygnięcia. Na dziś to tyle. Nie zapomnijcie oczywiście zasubskrybować naszego kanału, polubić strony na Facebooku. Linki oczywiście w opisie, a ja dzisiaj się będę z Państwem żegnał. Marcin Gad, do zobaczenia, do usłyszenia.